Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie w kolejnym krótkim filmie poglądowym. Oczywiście dzisiaj, teraz ten film nie będzie o motocyklach, będzie o czym innym, mianowicie o agregatach prądotwórczych i problemami z uruchamianiem tych urządzeń po dłuższym postoju lub po dłuższej pracy. Nie wiem, powiedzmy, że ma przepracowane ileś tam motogodzin, nie wiem dokładnie, może około 20 bez przerwy, czy tam w odstępach jakichś, ale 20 motogodzin, 30, 50. Jak wiecie, to są silniki poziome i mają te silniki tendencję do brania oleju jak każdy silnik. Tym bardziej, że tego oleju tam jest bardzo mało, bo to jest zaledwie pół litra, jak się nie mylę. Pół litra oleju w tym silniku jest, tak. Nie ma filtra oleju, więc tamten olej wymieniamy częściej i sprawdzamy jego kontrolę. Ale zanim sprawdzimy jego kontrolę, to czasami są takie objawy, które nam same mówią o tym, że ten olej już jest do wymiany albo trzeba go uzupełnić. Tak jak na tym przykładzie. Słuchajcie, ten agregat stał jakiś czas dłuższy, rok, dwa, trzy, coś tam, coś koło tego czasu. Oczywiście, co musimy, moi drodzy, na początek zrobić? Na początek sprawdzamy, czy jest iskra. Najlepiej wymienić świecę. Tutaj była świeca już stara. Już pokazuję. Jakaś świeca LD, coś tam, no podejrzewam, że to jest świeca jakaś chińska. Zobaczcie, świeca już jest taka niewyraźna. Złapiemy ostrość. O, świeca jest niewyraźna, więc wymieniłem na nową, czystą świecę, NGK oczywiście. Potem musimy wyczyścić gaźnik, bo skoro takie urządzenie stoi długo, a nie wypuścimy z niego resztek paliwa, no to paliwo zaczyna, że tak powiem, odparowywać i krystalizują się różne środki chemiczne, które są zawarte w paliwie. I zatykają nam dysze i wszystkie kanały, które powinny być, że tak powiem, czyste w tym gaźniku wewnątrz. No i w tym momencie możemy spróbować uruchomić. Na początek, jak powiedziałem, sprawdzamy iskrę i ta iskra będzie. Jeśli nie ma iskry, to znaczy, że mamy coś z układem zapłonowym. No i oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby był włączony włącznik na pozycję 1. No i czasem jest tak, że uruchamiamy ten agregat, on pracuje, po chwili gaśnie, pracuje, po chwili gaśnie. Mnóstwo ludzi, się przełączę, mnóstwo ludzi wymienia cewki, gaźniki, kolejne świece, paliwo i nie daje to efektu, moi drodzy. A problem tkwi w całkiem czym innym, moi kochani. To wynika z naszej niewiedzy i używania takich urządzeń na potęgę. To znaczy, co ja mam na myśli, mówiąc na potęgę? Na myśli, mówiąc na potęgę, mam to, że ludzie po prostu leją paliwo i lecą bez opamiętania. Pamiętajcie, każde urządzenie ma swoją instrukcję obsługi, a w tej instrukcji obsługi dokładnie jest napisane, jak je serwisować, kiedy je serwisować, co ile godzin. Dobrze byłoby zamontować w takim agregacie licznik motogodzin. To by była bardzo fajna sprawa. Taki licznik nie jest drogi, bo w motocyklach crossowych takie montujemy. I tutaj też można by zamontować, pokusić się o zamontowanie takiego licznika motogodzin. Ale jak widzicie, producenci nie bardzo chcą go montować. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, o co chodzi. Rynek musi się kręcić, interes też, kasa musi lecieć, więc słuchajcie, no po co tam licznik motogodzin w takiej maszynie, no po co, nie? I wiemy, dlaczego nie ma. No, ja bym zamontował. Problem polega na tym, że ten silnik, który ma tendencję do brania oleju jak każdy inny silnik, po iluś tam 30 motogodzinach pracy, on ten olej spali, moi drodzy, a w szczególności pali go przy pracy na ssaniu. Ja wam to spróbuję pokazać. Może mi się uda jedną ręką odpalić teraz. Czekajcie. O. Ten silnik spala olej, jak mamy włączone ssanie. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jeśli mamy zatkany dolot powietrza, a tak działa tam ssanie, po prostu
Silnik ciągnie powietrze z każdej możliwej strony, gdzie jest luz, i czy przez gumki zaworowe, czy przez pierścienie i tak dalej, i ten olej jest spalany. I wyobraźcie sobie, kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy razy uruchomień takiego silnika na ssaniu powoduje to, że ten olej jest spalany. I tego oleju naprawdę ubywa, tym bardziej, że pojemność tej miski olejowej to jest około pół litra. I co się wtedy dzieje? Już tłumaczę. Moi drodzy, w tym miejscu mamy czujnik poziomu oleju w tym silniku. I pamiętajcie teraz tak, silnik odpala i po chwili gaśnie, po jakichś, nie wiem, 30-40 sekundach. Dlaczego? Ponieważ silnik nabiera sobie oleju, ten poziom opada i czujnik poziomu oleju wyłącza nam zapłon. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, żeby nie uszkodzić silnika. To jest takie zabezpieczenie, powiedzmy, producenta przed tym, żeby silnika nie uszkodzić. Ale moi drodzy, mnóstwo ludzi robi tak, że odłącza ten przewód i high life, moi drodzy. No i lecimy dalej, działa, przecież co to tam, coś tu jest zepsute, dobra, skoro odłączyłem i działa, jest super. Ale nic bardziej mylnego, moi kochani. Jeśli odłączycie ten czujnik i będziecie używali tego agregatu, tym bardziej pod obciążeniem, z małą ilością oleju, silnik się zatrze. Po prostu tego oleju jest na tyle mało, że czujnik to wychwytuje i nie dopuszcza do pracy silnika, po prostu blokuje zapłon, żeby nie uszkodzić silnika. I teraz tak, gdybyśmy mieli licznik motogodzin i systematycznie moglibyśmy sprawdzać, ile ten silnik pracuje, bo nikt tego nie liczy, uwierzcie mi, jest to w firmie, firma bierze, pyk, lecimy na budowę, jedziemy z tym koksem, włączamy agregat, leci cały dzień, 5, 3, 2, 5, 8, 10 budowa, czy tam jakaś inna praca z tym agregatem, nikt tego nie liczy, moi drodzy, ile to chodziło, naprawdę, uwierzcie mi, już tego tyle naprawiłem, że głowa boli, nikt tego nie liczy. Więc gdyby mieć taki licznik motogodzin i byłaby osoba, która by o to zadbała, powiedzmy szef, właściciel tej firmy, bo to są głównie jego pieniądze, nie byłoby takich problemów z zatartymi silnikami, które potem są do wyrzucenia, bo po prostu nie opłaca się ich naprawiać, naprawdę. Tutaj cylinder w silniku, patrzcie, to jest cały blok, tu jest do wymiany cały blok silnika, jednocześnie co za tym idzie, cały silnik. Więc słuchajcie, no, musimy pilnować w agregatach prądotwórczych poziomu oleju i serwisować systematycznie. Serwisujcie co 50 motogodzin. Naprawdę, to już jest taka górna granica. Ja nie wiem, nie mam takiej instrukcji, ale jeśli będę miał instrukcję, znajdę gdzieś coś mądrego, to Wam po prostu udostępnię taki film, żebyście wiedzieli, co trzeba robić. Tak mówię, najlepiej byłoby licznik motogodzin zamontować i wtedy wszystko wiemy. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten film Wam się przyda, że Wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich oczywiście i trzymajcie się ciepło.